Cruyffa. Cel – nauczenie zmiany kierunku prowadzenia piłki i uwolnienia się od przeciwnika. Nazwa tego zwodu pochodzi od nazwiska doskonałego holenderskiego zawodnika Johana Cruyffa. Prowadź piłkę przed sobą. Kiedy zobaczysz atakującego cię przeciwnika i jesteś zdecydowany na wykonanie tego zwodu, postaw szybkim wymachem jedną nogę przed piłką. Cały ciężar ciała przenieś na tę nogę, na której stoisz. Odchylając się od piłki, wewnętrzną częścią stopy drugiej nogi uderz piłkę za sobą i wykonaj błyskawiczny zwrot w kierunku piłki. Postaraj się wykonać ten zwrot jak najszybciej.